To Tuż Tuż to nowy album wydawnictwa Biały Kruk, przygotowany szczególnie na stulecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Książka niezwykła, bo mówiąca o szczególnym aspekcie duchowości Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Właściwie ten tytuł Totus Tuus, wzięty z biskupiego, a potem papieskiego zawołania Ojca Świętego Jana Pawła II, oznacza cały Twój, o Maryjo. Ojciec Święty Karol Wojtyła wziął ten tytuł z książki Ludwika Marii Grignion de Montfort, francuskiego autora z XVII wieku, który pisał o tym, jak doskonale oddać się w niewolę Matki Bożej, po to, aby całkowicie naśladować Maryję i całkowicie należeć do Boga. Karol Wojtyła jako młody człowiek w czasie II wojny światowej pracował w Solwaju i w czasie tej pracy czytał książkę, którą ktoś mu podarował, ktoś mu dał ją do ręki, może ktoś z Salezjanów, bo współpracował wtedy tu na Dębnikach w Krakowie z Salezjanami. Zabierał ją ze sobą do pracy, pracował ciężko w kamieniołomie, ładował kamień wapienny na wagoniki, potem te wagoniki jechały do fabryki sody kaustycznej. W wolnych chwilach otwierał książkę i czytał. I odkrywał, czym jest doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. To znaczy, jak oddać się całkowicie Bogu na wzór Maryi. Bo idea Totus Tuus, cały Twój, to idea oddania się Bogu, tak jak to uczyniła Maryja, ta, która jako pierwsza przyjęła Słowo Boże, jako pierwsza odczytała to Słowo Boże i wypowiedziała fiat, przyjmując wolę Bożą, stając się Matką Syna Bożego. Karol Wojtyła w czasie II wojny światowej zastanawiał się nad tym, co ma robić w życiu. Wojna zniszczyła jego plany, musiał przerwać studia, jeszcze kontynuował Uniwersytet Podziemny, zdawał egzaminy, ale zastanawiał się, co on właściwie robi. Łączył się też w działalność podziemną, uczestniczył w pracach Teatru Rapsodycznego ze swoim przyjacielem Mieczysławem Kotlarczykiem. W ten sposób chciał budzić ducha narodu. Jednak musiał odpowiedzieć na to istotne pytanie, kim on ma być w życiu. Wojna wyostrzyła to pytanie. Było bardzo ważne, żeby dać na nie jak najszybciej odpowiedź. I w tym trudnym czasie umarł mój ojciec w 1942 roku. Został sam właściwie na świecie, bo matka zmarła znacznie wcześniej. Karol Wojtyła znalazł tę ideę. Ma służyć Bogu. Ma, tak jak Maryja, oddać siebie całkowicie Bogu, a On pokieruje jego życiem, On pokieruje jego losem, jego przyszłością. W notatkach osobistych Karol Wojtyła zapisywał te słowa wzięte z książki Ludwika Marii Grignion de Montfort. Totus tuus ego sum, o Maria, et omnia mea tua sunt. Cały jestem Twój, o Mario, i wszystko, co moje, Twoje jest, do Ciebie należy. Odciśnij serce Twoje na sercu moim. Karol Wojtyła modlił się, prosił, aby mógł pełnić wolę Bożą. I wtedy przyszła idea, wtedy przyszła myśl, aby pójść drogą powołania kapłańskiego. Nie będzie polonistą, nie będzie poetą, będzie poetą, ale to będzie jakby rzecz drugorzędna. Nie będzie aktorem, chociaż nauczył się doskonale rzemiosła teatralnego. Będzie księdzem. W czasie II wojny światowej Karol Wojtyła podejmuje ideę pójścia tą drogą, drogą powołania, służenia Bogu, tak jak to uczyniła niewolnica pańska, służebnica pańska Maryja. To idea, która pozostała w sercu Karola Wojtyły przez całe jego życie. Pobożność maryjna w życiu Karola Wojtyły to szczególny rys jego duchowości. Właściwie uczył się tej pobożności od dzieciństwa, bo matka zmarła mu bardzo wcześnie, przystąpił do pierwszej komunii świętej. Zachowało się piękne zdjęcie matki, która stoi razem ze swoim synem, który przyjmuje komunię świętą. Ale on tej matki niewiele pamiętał. Pozostawił jej, zadedykował jej jeden z wierszy, swoich pierwszych wierszy, jeszcze z tych wadowickich, o tym, że klęczy nad jej białą mogiłą. Miał takie wspomnienie swojej matki.
Natomiast ojciec Karola Wojtyły zabierał go do Kalwarii Zebrzydowskiej i pokazywał mu, patrz, tutaj teraz jest twoja matka. Również Karol Wojtyła jako młody chłopiec, chodząc do szkoły w gimnazjum wadowickim, codziennie wstępował do kościoła wadowickiej fary, do kościoła parafialnego, gdzie w bocznym ołtarzu z tyłu był obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Można by powiedzieć, że to są te źródła jakoś, kiedy szukamy genezy pobożności maryjnej Karola Wojtyły. Z jednej strony ojciec, który prowadzi swojego syna do Matki Bożej na dróżki kalwaryjskie, do Pani Kalwaryjskiej. Z drugiej strony jego osobista modlitwa przed pójściem do szkoły, wracając ze szkoły. Karol Wojtyła pogłębiał tę pobożność wtedy, kiedy przybył do Krakowa. Już jako młody chłopak z gimnazjum wadowickiego udawał się do Częstochowy z pielgrzymką parafialną razem ze swoim ojcem. Ale z Krakowa, jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego, należąc do młodzieży akademickiej, ze swoimi przyjaciółmi, między innymi z późniejszym profesorem Tadeuszem Ulewiczem, odbywali pielgrzymki na Jasną Górę. Przed rozpoczęciem roku akademickiego udawali się na Jasną Górę, by tam zawierzać Bogu przez Maryję swoje studia. I co ciekawe, Karol Wojtyła czynił to również w czasie wojny. Zachowały się pamiątki, wspomnienia z pobytów na Jasnej Górze razem ze swoim przyjacielem Tadeuszem Ulewiczem. Kiedy szukamy źródeł pobożności maryjnej Karola Wojtyły, patrzymy na tę geografię maryjną. Kościół w Wadowicach, Kalwaria Zebrzydowska, Pani Kalwaryjska, do której od wieków pielgrzymują ludzie nie tylko z Polski Południowej, ale również z sąsiednich krajów. Ale bardzo ważne miejsce w tej topografii maryjnej zajmuje Matka Boża Częstochowska, ikona jasnogórska. Tam jako młody człowiek, student polonistyki, Karol Wojtyła uczył się tego całkowitego zaufania. A tym, co łączy jego pobożność z czasów dzieciństwa poprzez młodość gimnazjalną i potem akademicką, jest Totus Tuus. Na poszczególnych kartach swoich wierszy, swoich utworów, swoich tekstów literackich wpisywał kolejne frazy wzięte z Ludwika Marii Grignion de Montfort. Totus tuus ego sum, o Maria, et omnia mea tua sunt. Co ciekawe, biskup krakowski, arcybiskup, kardynał, również na tekstach, które przygotowywał, homilii, kazań, na tekstach teologicznych, u góry pisał te właśnie słowa. Cały jestem twój. Kiedy zapytano Karola Wojtyłę, jaki będzie po wyborze na papieża, jaki będzie jego herb papieski, jakie będzie jego zawołanie papieskie, on nie miał wątpliwości. Herb ten, który miał w Krakowie krzyż i M, Maryja, u krzyża, pod krzyżem i Totus Tuus. Chociaż ten tekst pochodzi od Ludwika Marii Grignion de Montfort, ale stał się rzeczywiście dewizą całego pontyfikatu Karola Wojtyły, Jana Pawła II. To właśnie to Totus Tuus stało się tym momentem szczególnego zawierzenia Karola Wojtyły, kiedy przyszedł zamach 13 maja 1981 roku. I co ważne, Karol Wojtyła wtedy był niespokojny, jak opowiada ksiądz kardynał Dziwisz, w tym dniu był jakiś dziwnie zamyślony. Nie przyjął posiłku, nie jadł obiadu, a potem po południu pojechał na plac świętego Piotra, kiedy padły pierwsze strzały, to wtedy powtarzał Jezus Maryja. Zawieziony do kliniki Gemelli, obudził się po 8 godzinach operacji. I pierwsza rzecz, jaką zapytał, czy odmawialiśmy brewiarz. A potem to jego Totus Tuus, które wypisał, napisał, cały twój. Wtedy właśnie kazał sobie przynieść tajemnicę fatimską, trzecią tajemnicę fatimską, i przeczytał ją dokładnie jeszcze w szpitalu, w poliklinice Gemelli. To jakby kolejny aspekt tej maryjności Karola Wojtyły, odczytywanie kolejnych wydarzeń z życia papieża w kontekście objawień fatimskich, w kontekście objawień z Lourdes,
podróże do Fatimy, do Lourdes, to kolejne elementy tej pobożności maryjnej Karola Wojtyły, tego, co zadziwiało świat, czasem budziło wręcz dziwny uśmiech na twarzach wielu ludzi, ale kiedy widzimy to wszystko w kontekście doświadczeń, osobistych doświadczeń Karola Wojtyły, potem jego choroby i podróże do Lourdes, do tej, która daje życie, która daje zdrowie, bo ludzie, którzy kąpią się w wodzie w Lourdes, odzyskują to zdrowie. Ponad 1000 cudów udokumentowanych i potwierdzonych przez lekarzy, przez medyków, nie zawsze wierzących ludzi, jest dowodem na to, że pójście drogą maryjnego zaufania, całkowitego zaufania, jest tą słuszną drogą, którą Karol Wojtyła jakoś w szczególny sposób pokazał człowiekowi XX i XXI wieku. Właściwie Ojciec Święty zostawił nas z tą pobożnością, przekazał nam ją w taki szczególny sposób, potwierdzając swoim życiem. Kiedy udał się po zamachu do Fatimy, wtedy w jego imieniu kardynał Angelo Sodano dokonał interpretacji tego wydarzenia, tego faktu, że to Pan Bóg prowadził tą kulę, a Maryja swoim płaszczem osłoniła go wtedy, 13 maja 1981 roku, na placu Świętego Piotra. Wojtyła Jan Paweł II spotkał się ze swoim zamachowcem, z Aliakczą. Aliakcza tylko jedno pytał: jak to się stało, że ty żyjesz? Karol Wojtyła wiedział, że to jest zasługa Matki Bożej. Pobożność maryjna Jana Pawła II wiązała się z odkrywaniem przez Maryję szczególnej godności człowieka. Maryja, służebnica pańska, czy dosłownie dule, niewolnica pańska, podkreśla godność człowieka. Człowieka, który przyjmuje wolę Bożą, wypowiada: niech mi się stanie według Twego słowa, słucha tego, co Bóg mówi do człowieka i idzie drogą Bożych przykazań. I w ten sposób nie niszczy swojej indywidualności, swojej osobowości. Maryja poprzez swoje fiat staje się towarzyszką Jezusa Chrystusa, uczestnikiem dzieła zbawienia. Karol Wojtyła w dokumentach potem papieskich, szczególnie w encyklice poświęconej Matce Bożej Redemptoris Mater, Matka Odkupiciela, wyjaśniał to, jak człowiek, który idzie drogą Maryi, odkrywa swoją godność. Tak jak Maryja, która stała się uczestnikiem dzieła zbawienia, tak człowiek, kiedy przyjmuje wolę Bożą, kiedy wypełnia Boże przykazania, staje się uczestnikiem wielkiej tajemnicy, wielkiego Bożego planu. Jak ważne to jest dzisiaj we współczesnym świecie, kiedy my tak mocno akcentujemy indywidualność, konieczność realizowania siebie. Ciągle się pytamy, czy ja siebie już zrealizowałem, czy ja siebie realizuję, moje talenty, moje zdolności. Maryja dawała inną odpowiedź. Czy ja realizuję wolę Bożą? Karol Wojtyła doskonale to zrozumiał. A jego życie podkreśla, że wszystkie talenty, jakie miał, i aktorstwo, i zdolność do poezji, i zdolność do filozofowania, do bardzo głębokiego myślenia, nie zanikły poprzez to, że przyjął wolę Bożą i został najpierw księdzem, potem biskupem, a potem papieżem, ale jeszcze bardziej mógł rozwinąć to, co on tak bardzo często nazywał godnością osobową człowieka. To, co stanowi o wartości każdego człowieka. Wtedy, kiedy pełni wolę Bożą, wtedy, kiedy szanuje Boże przykazania, dekalog Boży, bo nie tylko szanuje wolę Bożą, ale szanuje siebie i szanuje drugiego człowieka. Zachowanie Bożych przykazań, woli Bożej, wypełnianie tej woli Bożej, to jest szanowanie drugiego człowieka. To, co właściwie było takim szczególnym rysem nauczania Jana Pawła II, godność człowieka, którą odkrywamy poprzez godność Boga, który jest obecny w naszym sercu. Obraz Boga w duszy. Najdoskonalej i najpełniej tę godność człowieka ukazała Matka Boża.
Karol Wojtyła miał taką szczególną pobożność, kiedy był w sanktuariach maryjnych, całował ikonę Matki Bożej, obraz Matki Bożej. Miał odwagę klękać na oba kolana przed wizerunkiem Matki Bożej, z taką świadomością, że klęka przed wielką tajemnicą Boga, który stał się obecny w życiu Maryi. Boga, który poprowadził służebnicę pańską, aby ona stała się Matką Syna Bożego. I to, co jest widoczne na różnych obrazach, na fotografiach, na zdjęciach, jego obecność w sanktuariach maryjnych, w Kalwarii Zebrzydowskiej, na Jasnej Górze, w Fatimie, w Lourdes, to jest prawda o tym, że Karol Wojtyła rzeczywiście odkrywał w tych poszczególnych wizerunkach Matki Bożej różne rysy Maryi, służebnicy pańskiej, tej, która przyjęła wolę Bożą i do końca ją zrealizowała. Pobożność Ojca Świętego Jana Pawła II sprawdzała się do końca. Wtedy, kiedy jak Maryja stał pod krzyżem i już właściwie niewiele mógł zrobić, bo tak jak mówi Pismo Święte, jak mówią Ewangelie, inni Ciebie poprowadzą, inni powiodą Cię tam, gdzie jest to potrzebne, abyś mógł dawać świadectwo. Ojciec Święty stał pod krzyżem do końca. Stał pod krzyżem, widać to bardzo wyraźnie, wtedy, kiedy trzyma krzyż Wielki Piątek, kiedy już nie mógł poprowadzić drogi krzyżowej w Koloseum. Widać to wtedy, kiedy był wiele razy w poliklinice Gemelli. I wtedy to trwanie przy krzyżu znowu było inspirowane wzorem Matki Bożej. To ona wytrwała do końca. Został jeszcze Jan i zostały niektóre niewiasty. Ojciec Święty, mimo wielkiego cierpienia, bo choroba, na którą cierpiał w ostatnich latach swojego życia, wyniszczała jego ciało, osłabiała go, sprawiała, że mimo iż duch był wielki, to jednak nie mógł do końca wyrazić tego wszystkiego, co czuł, bo nawet nie mógł na końcu mówić, pisał. Ostatnie słowa, jakie zapisał Ojciec Święty Jan Paweł II, co potwierdził ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz na takiej niewielkiej białej kartce papieru, totus tuus. Ledwo widoczne te słowa, ale to są ostatnie słowa Ojca Świętego, można powiedzieć duchowy testament papieża, który całkowicie zaufał Bogu. Totus tuus ego sum o Maria et omnia mea tua sunt. Wszystko, co moje, jest Twoje, do Ciebie należy. Rzeczywiście Ojciec Święty nie miał nic. Białą sutannę papieską, jakieś jedno czy drugie ubranie. Wszyscy byli zdziwieni po jego śmierci, po przejściu do domu Ojca, że tak niewiele zostało, ale pozostało to, co jest najważniejsze. Całkowite zaufanie Bogu, tak jak to czyniła Maria, na wzór Maryi, na wzór Matki Bożej. A te obrazy z Kalwarii Zebrzydowskiej, z Jasnej Góry, z Fatimy, z Lourdes, czy z Guadalupe, czy z tylu sanktuariów, które odwiedził w ciągu swojej papieskiej posługi, podróżując jako papież pielgrzym po całym świecie, podkreślają to, że totus tuus to treść jego życia, a jednocześnie źródło siły, źródło wielkiej mocy papieskiej i można by powiedzieć jakieś szczególne antidotum na te wszystkie słabości współczesnego świata, bo Karol Wojtyła, Jan Paweł II chce nam powiedzieć, że człowiek, mimo że jest jako sam jednostka, jest kimś bardzo słabym, poprzez Boga, poprzez całkowite związanie się z Bogiem na wzór Maryi może bardzo wiele. To on przecież pokonał ten straszny system komunistyczny, bo kiedy zaczął podróżować do Polski, do krajów tak zwanej demokracji ludowej, do krajów komunistycznych, było wiadomo, że coś musi się stać. Runął mur berliński i w tym jest ogromna zasługa Karola Wojtyły i jego całkowitego zaufania Bogu na wzór Maryi. Ojciec Święty Jan Paweł II staje dzisiaj przed nami w tym niezwykłym albumie Totus Tuus jako ten, który idzie drogą wyznaczoną przez służebnicę pańską. Możemy na nowo odkrywać jeszcze raz różne aspekty jego życia.
warto pójść tą drogą, bo jest to droga pewna i droga sprawdzona. Jednocześnie bardzo ważny, bardzo mocny środek na te wszystkie zarazy, jakie dzisiaj nękają nas we współczesnym świecie. Totus tuus ego sum, o Maria, cały jestem Twój, o Maria.